Cześć, z tej strony Marta z sezonu literackiego. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na wrap-up, czyli podsumowanie czytelnicze lipca. W lipcu udało mi się przeczytać 5 książek i jest to ten stosik, który tutaj możecie zobaczyć. Jest dosyć różnorodny, ponieważ mamy i młodzieżówki, i thrillery, i taką literaturę bardziej poważną, także myślę, że każdy tutaj będzie mógł znaleźć coś dla siebie. I zacznę od książki, którą jako pierwszą przeczytałam w lipcu i jednocześnie jest to książka, która chyba najbardziej mi się w tym miesiącu podobała, a są to Nagie serca Colleen Hoover, z tym, że ja tą książkę czytałam po angielsku, czyli w tytule Heart Bones, ale kupiłam też polskie wydanie z tego względu, że właśnie ta książka to jest taka Colleen Hoover, w jakiej ja się zakochałam, no już lata temu, myślę. I to był taki po prostu miły powrót do takich jej książek, takich bardzo w jej stylu, bo te ostatnie książki, które pisała typu Laila, Verity, czyli po polsku chyba tam coraz większy mrok, no to były takie nie do końca moje klimaty, natomiast Nagie serca to jest taka historia w 100% romantyczna, wzruszająca, bardzo emocjonalna, taka jak zdecydowanie lubię, jeżeli chodzi o tę pisarkę. No i właśnie tutaj poznajemy Bije, czyli dziewczynę, która wychowuje się w takiej no niepełnej rodzinie, to po pierwsze, ponieważ wychowuje ją wyłącznie matka. Z ojcem miała kontakt do pewnego momentu, ale od chyba tam 3 czy 4 lat w ogóle za bardzo się z nim nie widywała, tylko sporadycznie rozmawiali telefonicznie. Natomiast jej matka jest uzależniona od narkotyków i właściwie pierwsza scena, którą tutaj mamy, to jest sytuacja, w której Bijak znajduje swoją matkę nieżywą właśnie z powodu przedawkowania, no i nie za bardzo wie, co ma ze sobą w tym momencie zrobić, gdzie się podziać, no i właśnie z tego powodu postanawia zadzwonić do ojca, ponieważ są to dla niej ostatnie wakacje przed studiami, a ponieważ świetnie gra w siatkówkę, to udało jej się otrzymać stypendium na uniwersytecie i musi po prostu gdzieś przemieszkać do sierpnia i w związku z tym prosi ojca, żeby mogła u niego zamieszkać na okres wakacji, no i wyjeżdża właśnie do Teksasu, gdzie spędza lato. Tam poznaje swoją przyrodnią siostrę i ich znajomych. Wśród tych znajomych znajduje się pewien chłopak, Samson, z którym Bija nawiązuje relacje. Jest to też taki chłopak, który no, z pozoru ma wszystko, pochodzi z bogatej rodziny, jego tam ojciec ma kilka domów, tak naprawdę niczego mu nigdy w życiu nie brakowało, a jednak jest w nim jakiś taki smutek, coś takiego, co bardzo ich obojga do siebie nawzajem przyciąga. No i właśnie z tego względu, że znajdują jakieś takie porozumienie dusz, to zawiązuje się między nimi taka relacja. No i później wychodzą na jaw pewne fakty z przeszłości Ibii i Samsona. No oczywiście o tym Wam nie będę mówić, bo tutaj już zahaczamy o bardzo duże spoilery. Natomiast tak jak wspomniałam, jest to taka piękna, wzruszająca, emocjonalna historia romantyczna. Taka bardzo w stylu Colleen Hoover, czyli taka może niekoniecznie ze szczęśliwym zakończeniem. Nie zawsze wszystko idzie tak, jakbyśmy tego chcieli. Taka do popłakania. No ogólnie, jeżeli lubicie Colleen Hoover, ale właśnie tą starą Colleen Hoover z czasów Ugly Love, czy Maybe Someday, czy nawet Hopeless, bo tutaj też trochę taki vibe Hopeless się znajduje, to bardzo, bardzo gorąco polecam, bo naprawdę jest to świetna książka, ja jej dałam 4 gwiazdki na 5, natomiast trzeba po prostu lubić takie historie, także jeżeli wiecie, że to jest coś dla Was, no to bardzo polecam, bo jak dla mnie jest to powrót do starej, dobrej Colleen Hoover, powrót do tego po prostu, za co tę autorkę pokochałam. Druga książka, którą przeczytałam w lipcu, to thriller Pozwól mi wrócić, czyli kolejna książka B.A. Paris, już czwarta, którą miałam przyjemność czytać, no i tutaj zdecydowanie Pozwól mi wrócić podobało mi się najmniej z jak dotąd przeczytanych. Nie jest to zła książka, ale też no, nie jest dobra, jest taka po prostu bardzo przeciętna, tak naprawdę już nie bardzo ją pamiętam. Mamy tutaj historię mężczyzny, który wyjeżdża na wakacje z ukochaną, są gdzieś tam we Francji i on wychodzi chyba, nie wiem, zapłacić za tankowanie czy coś takiego, gdzieś tam w każdym razie na chwilę wychodzi z samochodu i kiedy wraca, to Laili, jego no, potencjalnej narzeczonej, bo on w ogóle chciał się oświadczyć, nie ma w samochodzie. Zostaje uznana za zaginioną, policja jej szuka, ale nigdy jej nie odnajduje. No i poznajemy później głównego bohatera, czyli Fina, już jakby po wielu latach od tego wydarzenia, kiedy on jest związany z nową kobietą, planuje nowe życie, chcą się właśnie pobrać i w momencie, kiedy chcą się pobrać, to ktoś zaczyna pogrywać sobie trochę z Finem, zaczyna mu podsyłać matrioszki, które są bardzo ważne dla tej fabuły z pewnego względu i zaczynają dziać się takie rzeczy, które każą mu myśleć, że być może Laila jednak wróciła, że być może ona jednak się ukrywa, chociaż on sam do końca nie wie, czy to aby na pewno Laila wróciła, czy może ktoś po prostu tak bardzo okrutnie sobie z niego żartuje. No i o to właśnie opiera się cała fabuła. Kurczę, no ja dałam tej książce 3 gwiazdki na 5, ale jak o niej myślę, to uważam, że dałabym jej teraz tak 2,5, bo no nie jest aż tak dobra, żeby dać jej 3 gwiazdki. Dalej gdzieś tam wciąga momentami, ale jakoś nie wiem. Nie wiem, z czego to w ogóle wynika. Być może z tego, że tutaj to jest pierwsza książka B.A. Paris, gdzie mamy perspektywę męską. Zwykle narratorkami były kobiety. Nie wiem, czy się bardziej mogłam po prostu w takiej narracji odnaleźć, czy ona gdzieś tam bardziej ze mną, nie wiem, rezonowała. Nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę. Nie potrafię tego w żaden sensowny sposób uargumentować. Poza tym, że tutaj to zakończenie jest takie strasznie naciągane i takie bardzo nieprawdopodobne, takie bardzo mocno naciągane.
nadciągnięte po prostu, bardzo niewiarygodne, no raczej w rzeczywistości by się nie mogło wydarzyć, więc to zakończenie jest takie niezbyt satysfakcjonujące. Natomiast cała książka jest taka przyjemna do przeczytania, ale nic specjalnego, także szczerze mówiąc nie polecam i jeżeli chcielibyście zacząć przygodę z twórczością tej autorki, to na pewno nie od tej książki, bo myślę, że moglibyście się zrazić, także polecam te trzy inne, o których już wielokrotnie mówiłam na kanale. Ja na razie sobie chyba dam spokój z B.A. Paris, bo z tego co słyszałam, to właśnie Pozwól mi wrócić i te kolejne tam Dylemat i Dublerka chyba są już naprawdę sporo słabsze, no i widzę po tej książce, że rzeczywiście tak jest, więc chyba po prostu poczekam, aż ta autorka napisze coś nowego i dopiero będę sięgać, a te starsze, których jeszcze nie czytałam, już sobie odpuszczę, przynajmniej na ten moment. Kolejna książka, którą przeczytałam, to hit tego lata, czyli Beach Read i muszę przyznać, że przy tej książce świetnie się bawiłam, bardzo mi się ona podobała, to jest również czterogwiazdkowa historia w lipcu. Tutaj poznajemy January i Augustusa. January to jest pisarka, która wydała kilka książek, ona pisze takie powieści właśnie romantyczne, romanse głównie i dostaje po zmarłym ojcu w spadku domek na plaży. I kiedy przyjeżdża do miasteczka, żeby zobaczyć ten domek, no to wychodzą na jaw pewne sekrety właśnie związane z jej ojcem, które sprawiają, że January przestaje wierzyć trochę w szczęśliwe zakończenia, w takie właśnie romantyczne historie, o jakich pisze i przez to ma taką blokadę twórczą, a zbliża jej się termin oddania kolejnej książki. No ale postanawia zostać w tym domku, żeby uporządkować pewne kwestie, żeby być może sprzedać ten dom, sprzedać meble, sprzedać wszystko po prostu, co się w tym domku znajduje i zamknąć jakby ten rozdział w swoim życiu. Natomiast jej sąsiadem okazuje się Augustus Everett, który również jest znanym pisarzem i co więcej, jest znajomym January ze studiów. Oni się znali na studiach. Mało tego, że się znali, to również ze sobą bardzo mocno rywalizowali właśnie pod kątem pisania powieści. No i kiedy po tych kilku latach spotykają się ponownie, zaczynają na początku trochę sobie dogryzać. Wiecie, nie do końca się lubią, a może właśnie się lubią, ale no nie za bardzo sobie to nawzajem okazują. Jedno jest trochę zazdrosne o drugiego. Natomiast w pewnym momencie dochodzi do takiego zakładu, że January napisze książkę taką, jak zwykle pisze Augustus Everett, czyli bez szczęśliwego zakończenia, bardziej dramatyczną. Natomiast Augustus napisze taką książkę, jak zwykle pisze January, czyli romantyczną historię ze szczęśliwym zakończeniem. Ponieważ oboje muszą napisać książkę, a oboje też właśnie mają problem z taką blokadą twórczą, to postanawiają zrobić sobie takie wyzwanie i w ramach tego wyzwania również co weekend jeżdżą w różne miejsca. Augustus pomaga January znaleźć gdzieś tam inspirację do pisania jej książki, natomiast January stara się jakieś takie romantyczne chwile z Augustusem spędzać, żeby natchnąć go do napisania właśnie romantycznej, szczęśliwej historii. No i oczywiście nie jest tutaj tajemnicą, że między nimi nawiązuje się pewna relacja, romantyczna relacja oczywiście. Natomiast nie idzie ona zawsze w takim kierunku, w jakim byśmy chcieli. Jest taka trochę słodko-gorzka, więc to nie jest tylko taki romans cukrekowy, który jest, wiecie, taki no bardzo przerysowany. Nie. Bardzo mi się podobało, jak ta relacja się nawiązywała między tymi bohaterami. Zresztą ja o tej książce już bardzo dużo mówiłam w reading vlogu, który możecie znaleźć na moim kanale, więc tak naprawdę się tutaj powtarzam. Odsyłam może tam. Tutaj dodam jeszcze tylko tyle, że poza tym, że jest to oczywiście historia romantyczna, to mamy tutaj też taki bardzo ważny wątek relacji córki z ojcem, także nie jest to tylko romans, ale ma też no, kilka takich ważnych wątków pobocznych. Bardzo polecam, naprawdę świetna historia na wakacje. I kolejna książka, o której również już mówiłam w reading vlogu, to książka Biblioteka o północy. To jest książka, która jest bardzo popularna na zagranicznym booktubie, ponieważ ona również wygrała nagrodę Goodreads Choice Awards w jakiejś tam kategorii chyba literatury pięknej czy fikcji, już nie pamiętam jakie to, best fiction chyba. I tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawą historię kobiety Nory, która jest bardzo niezadowolona ze swojego życia, żałuje bardzo wielu rzeczy, których nie zrobiła w swoim życiu, jest w ogóle taka pełna żalu, pełna smutku. No i w związku z tym postanawia popełnić samobójstwo. I w momencie, gdy ona popełnia to samobójstwo, trafia do Biblioteki o północy, tej tytułowej. Natomiast ta biblioteka to jest tylko tak naprawdę metaforą. W sensie to, że ona jest biblioteką, to w ogóle jakby nie sugerujcie się, że to ma coś wspólnego z taką typową biblioteką. Owszem, są tam książki. Natomiast jest to tylko pewna przenośnia. Tak naprawdę to, że to jest akurat biblioteka, to nie ma większego znaczenia dla fabuły. No a to, co się tam znajduje, to są jakby różne wersje życia Nory. To znaczy ona może tam wejść i wypróbować sobie różne wersje swojego życia, różne gdzieś tam równoległe światy, w których żyje inaczej, w których jest kimś innym, ponieważ kiedyś podjęła inne decyzje. No i właśnie próbuje kilka tych swoich żyć i tak naprawdę toczy się ta historia. I o ile na początku za bardzo ta książka mi się nie podobała, ponieważ uważam, że jest słabo napisana, to znaczy ten styl pisania jest taki dosyć infantylny, mimo że główna bohaterka ma 35 lat, więc jest już dorosłą kobietą, to jakoś tak przywodzi mi na myśl bardzo młodzieżówkę. Wydaje mi się, że to by była dobra książka, no właśnie gdyby nie ten wątek samobójstwa oraz kilka takich wątków no, związkowych po prostu, to wydaje mi się, że byłaby to książka idealna dla takiej młodszej młodzieży 12-13 lat. Bo jest tak w taki sposób po prostu napisana, natomiast dzięki temu również czyta się ją bardzo szybko i ostatecznie uważam, że jest to naprawdę niezła książka. Były takie momenty, że byłam nią zachwycona i w ogóle myślałam, że to będzie jedna z moich ulubionych książek tego roku, natomiast ostatecznie to są takie 3,5-3,75 gwiazdek na 5. Warte uwagi, na pewno bardzo ciekawa koncepcja, ale troszkę, nawet nie tyle, że zmarnowany potencjał, ale wydaje mi się, że ta książka mogła zaoferować dużo więcej ze względu na swoją tematykę, a jednak warsztatowo gdzieś tam jakoś mi, nie wiem, nie podeszła. Także tematycznie jak najbardziej, językowo średnio. Ale mimo wszystko polecam, bo
jest to naprawdę bardzo ciekawa koncepcja. I ostatnia książka, którą udało mi się przeczytać w lipcu, to jednocześnie książka, która jest no niby najsłabsza, no nie najsłabsza, bo najsłabsza była Pozwól mi wrócić, ale może taka druga od końca. Natomiast ja z tą książką mam taki trochę, no nie do końca wiem jak ją ocenić, a jest to książka Mireczek Aleksandry Zbroi. I być może pamiętacie, bo ja tą książkę zaczęłam chyba w czerwcu albo nawet jeszcze w maju i mówiłam Wam, że ona mi się bardzo podoba. I rzeczywiście, ten początek bardzo mi się podobał, językowo też bardzo mi się podobała. Natomiast im dalej w tę książkę, tym bardziej miałam takie poczucie chaosu, tym bardziej gubiłam się w tej fabule, nie mogłam się w ogóle odnaleźć w tej historii Mireczka, bo tutaj autorka przyjęła taką koncepcję, że cofamy się w przeszłość aż do, no tak naprawdę, dzieciństwa Mireczka, czyli zaczynamy od tam, nie wiem, rok przed oczywiście mówimy tutaj, tym punktem, który wyznacza to przed, jest śmierć Mireczka, czyli ojca autorki. No i zaczynamy gdzieś tutaj bardzo wcześnie, tydzień po śmierci, nawet nie rok, także zaczynamy od takich czasów bardzo współczesnych i cofamy się, cofamy, cofamy, aż do dzieciństwa autorki, później do młodości Mireczka, do dzieciństwa Mireczka, także coraz bardziej gdzieś tam w tej historii się cofamy. No i im dalej w las, tym wydaje mi się, że jest tak bardziej chaotycznie, trochę mniej, no nie wiem, nie chcę powiedzieć interesująco, bo wiecie, tutaj nie chcę oceniać czyjegoś życia i to w dodatku tak traumatycznego, natomiast tak pod takim względem czysto literackim miałam takie poczucie nieuporządkowania, trochę mi się to źle czytało właśnie. I nie do końca jestem usatysfakcjonowana tą książką, chociaż wydaje mi się, a w zasadzie jestem pewna, że będzie to bardzo ważna książka dla wielu osób, szczególnie dla takich osób, które mają podobne doświadczenia do autorki, które gdzieś tam mogą się utożsamić z tymi wydarzeniami, no to myślę, że ta książka będzie dla takich osób bardzo ważna. Natomiast, no tak jak mówię, ja tutaj nie chcę oceniać jakby treści tej książki, bo no to zupełnie nie moja rola, natomiast językowo, mimo że na początku było bardzo dobrze i ja w ogóle już czytałam inną książkę Aleksandry Zbroi, A co byście myślały? I jakby ja wiem, że ona warsztatowo bardzo dobrze pisze, natomiast tak jak mówię, tutaj ta koncepcja, którą obrała, wydała mi się jakaś taka chaotyczna i nie za bardzo mogłam się w tym odnaleźć. Dlatego ostatecznie uznałam, że przyznam tej książce 3 gwiazdki na 5. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki, które przeczytałam w lipcu. Tak prezentuje się ten stosik. Koniecznie dajcie znać, jakie książki wyczytaliście w zeszłym miesiącu, szczególnie jeśli wśród nich trafiły się jakieś perełki, które bardzo polecacie. Ja jak zwykle bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!